Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj jest niedziela, także dzień startu Moni. Ja już wstałem, a ogólnie wstałem dość wcześnie, bo o 6 rano, ale obecnie mam godzinę w pół do 8. Czas coś zjeść, wyjść na zewnątrz się przejść, trochę kroków porobić, bo nie mam tutaj bieżni, także kardio nie zrobię. Dzisiaj dzień dla mnie nietreningowy niestety, więc nuda, no poza zawodami to nic ciekawego się pewnie nie wydarzy, ale jutro już lecimy na jakąś fajną siłkę, także no nie mogę się doczekać jutro. I jutro też wracam do pracy niestety, także zabieram się za przygotowanie mojego śniadania, więc jakoś wołowina na 100%. No i widzimy się później. Siemanko, stwierdziłem, że idę ponabijać trochę kroków, kardio zrobię rano sobie. Także zjadłem mój pierwszy posiłek, teraz idę do sklepu, bo nie mam płatków owsianych. Resztę mam, tylko płatki owsiane, płatki ryżowe są, także szukam teraz sklepu. Fajna pogoda, taki fajny poranek jest, rześki. Kurde, nie wziąłem mikrofonu i nie wiem jak to będzie słychać, także do zobaczenia po wyjściu ze sklepu. No, sklep znalazłem, także zakupy szybkie zrobione, teraz lecę nabijać kroki dalej. Wracam do domku, bo w sumie dość daleko mam. Zrobiłem chyba z 3 km w jedną stronę. Widzimy się dopiero pewnie przed wyjazdem na tan, bo moja ma dzisiaj drugi tan. No to zobaczymy się później. Dobra, ja już jak się jam, Monia już jest po swoim drugim tanie. Także patrzcie, tu idzie o. Idziemy do samochodu, szybko się ogarnąć i za godzinkę wracamy już tutaj z powrotem na teatr. No i walczymy do końca, nie? Także może widzimy się z hali, postaram się coś nagrać. Myślę jak przymieścić kamerę, ale chyba można je wnosić, bo widziałem, że dużo ludzi ma kamerę, ale nie wiem czy mają akredytację czy nie, także zobaczymy. Lecę. Dobrze, ja już Monię zawiozłem na zawody, także moja już tam czeka, ogólnie cała skrzyna, nie? Sprawdzam zegarek, nie mam zegarka. No nic, moje zawiozłem na zawody, także ona się tam już czeka na swoje wyjście. Potrwa to troszeczkę, ja wróciłem do domu, bo muszę jeszcze zjeść swój posiłek. No wiadomo jak jest. Tak zerkam na zegarek, bo no tak myślę, że za godzinę, półtora gdzieś wyjdzie na scenę, także na spokojnie sobie zjem. Biorę kamerę, bo widziałem, że tam przemycają kamery ludzie, ale zobaczymy, czy ochrona nie zgarnia. No nic, zrobię podmiankę mikrofonu i spróbuję coś nagrać. Problem jest taki, że wziąłem ze sobą tylko 16 mm obiektyw i może być trochę lipa, ale zobaczymy jak wyjdzie. No. No trudno, no nie wziąłem, wziąłem tylko ten kurde do vlogowania sobie obiektyw, a nie wziąłem tylko z zoomem. Wiecie o co chodzi. Ja tutaj pokażę wam moje płatki owsiane, które wam pokazywałem w ostatnim odcinku, się już przygotowują, puchną bardzo dobrze. No i czekam, nie? Nienawidzę tego czekania. Powiem wam szczerze, że no, to jest dla mnie najgorsze to czekanie. Inaczej to wygląda z mojej perspektywy, jak ja startowałem. Moje starty przeważnie były o godzinie 11-12, bo mężczyźni wychodzą na początku, a kobiety dopiero po przerwie, co jest około 3 godzina po południu, więc to wiadomo jak to jest, tan, czekanie, to jest takie kurde, przyciąga się ten dzień, nie? A mężczyźni to tak jak u mnie w kategorii bodybuilding short, to powiem wam, że godzina 10 start zawodów, 11:30, aż kurde, out, już mnie tam nie ma. No i wtedy można fajnie spędzić dzień, a tak, no wiecie, no, kto startował, ten wie, albo kto ma kobietę lub koleżankę, co startuje i jeździ z nią na zawody, to wie jak jest, nie? Wydaje mi się, że na każdych zawodach tak jest, chociaż kurde nie wiem, ale no w PCA na pewno tak jest, no, że kobiety wychodzą na końców, po przerwie dopiero, nie? Dobra, bez jakiegoś zbędnego gadania, zabieram się za chwileczkę za jedzenie, no i jadę do teatru, nie? Obiecuję, że postaram się coś nagrać, zobaczymy. Do zobaczenia. Turn to your right.
smutny ten basic dla władzy. Dawaj, Monia! One more time, a quarter turn to your... A quarter turn facing the rear. Monia, dwójki plecy mocno! A quarter turn to your right. No dobra, już jesteśmy pod... Moja wybrała pizzę, także zje pizzę. Czekamy na jedzenie. No i lecimy do hotelu, ogarniać się, no i wracamy do domku, do naszego pieska, bo już też stęskniliśmy. Także zrobię jakieś podsumowanie zawodów, jak już będziemy w domu. A na razie to tyle. Także widzimy się za sekundkę. No okej, okay. Już przebrani, ogarnięci. Moja poogarniała się też, także padła decyzja, że jedziemy do domu. A w sumie to była taka moja decyzja, mówię, a ja chcę się tu siedzieć kolejny nos. Już wcześniej mówiłem, że tęskni mi się za psem, a mamy w sumie tylko 2 godziny drogi. Także szybko się spakujemy i wypadamy. Bez sensu dla mnie było w sumie siedzieć do rana i rano szybko, kurde, się zawijać. I ja idę jutro na noc do pracy, już zaczynam niestety pracę. No, takie życie. To by było na tyle dzisiaj, taki mój dzień nietreningowy. Dzięki za lajki, subskrypcje, bo powoli zaczyna ich przybywać. No i widzimy się na kolejnym vlogu. Hej, jeszcze tak na szybko, podczas tego montażu tego vloga zauważyłem, że tam w 2 klipach, jak wyszliśmy z teatru, nie ma dźwięku. Nie wiem, pewnie nie włączyłem mikrofonu. Jak wcześniej wspominałem, no ten taki krawatowy mikrofon jest spoko, ale no można go po prostu nie włączyć. No mój błąd niestety. Także po teatrze pojechaliśmy coś zjeść. O, moja tam, jak widzicie tutaj w sumie, jak widzieliście, no pojechaliśmy na pizzę. A co do podsumowania zawodów. No brakuje trochę, mamy feedback od sędziów, że tam delikatnie dobudować trzeba pośladki, no i plecy, no bo jak widzicie, no dziewczyny, kurde, mega dowalone plecy. No niektóre to wyglądały jak figle, aż dziwne, nie? No ale jesteśmy zadowoleni, krok po kroku progres jest. No ogromny progres, jeśli chodzi o poprzedni rok. Jesteśmy oboje bardzo zadowoleni z pracy, jaką moja wykonała. No w sumie ja też jestem z siebie zadowolony. No i to by było na tyle. Dzięki, że jesteście, za wszystkie lajki. No i widzimy się na kolejnym vlogu.